Sieman Koldziska, z tej strony Matsu, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Radosława Majeckiego. Dzisiaj prawdopodobnie rozpoczynam od meczu z Portugalią, potem Pogoń, Korona, Śląsk i Wisła Płock. Dlaczego prawdopodobnie z Portugalią? Bo to nie jest oczywiście pewne, ale najczęściej tak się zdarza, że jak w pierwszym meczu siedzisz na trybunach, to potem grasz w pierwszym składzie. Austrię na spokojnie pokonujemy 3-1 i nic, tylko czekamy na starcie z Portugalią, która jest dużo mocniejszą reprezentacją. No i mam nadzieję, będzie to bardziej efektowne widowisko. Mecz na wyjeździe. Rywal niezwykle wymagający. Ale jeśli debiutować w reprezentacji, to w wielkim stylu. Zaczynamy. To widowisko. Dobrze, Kurzawa, Klich, Kurzawa, piękne podanie. Jest Żurkowski, jeszcze odnaleziony tutaj. Góralski podał do Milika, broni Lopez i dobitka do pustej Góralskiego. Nie miał prawa gracz Ludogorca się pomylić. Polacy w natarciu prowadzą 1-0, ale to ich nie satysfakcjonuje. Idą po następne gole. Żurkowski, kapitalne podanie, ale Milik to marnuje. Fenomenalna interwencja Lopesa. Jak widzimy, wreszcie Portugalia złapała wiatr w żagle. Rewelacyjnie urywa się tutaj Leon, gracz Milanu. Czy zdoła wykorzystać tą sytuację sam na sam? Nie, bo Majecki jest w formie i fantastycznie odbija to uderzenie. Dobrze panuje nad piłką Pereira. Czy zagra do któregoś z kolegów? Tak jest, Carvalho. Jeszcze odnaleziony Leon, Carvalho przed polem karnym, ale Majecki rewelacyjnie zbija to do boku i nie będzie nawet rzutu rożnego. Dobrze, Guerreiro bawi się w bocznym sektorze boiska. Rafael Guerreiro, indywidualna akcja, podanie, ale nikt nie dochodzi do tej piłki i łapie ją w ręce Majecki. Zobaczmy, Martinsz, Pizzi. Dobrze się bawi tutaj gracz Benfiki, dośrodkowanie, strzał głową Feliksa. No ale na spokojnie, Radosław Majecki to broni. Końcowe minuty spotkania, ostatnia prawdopodobnie szansa Portugalii. Pizzi rewelacyjnie odnalazł tutaj Martinsza. Martinsz wbiega w pole karne, podaje, Felix to marnuje, bo Majecki cudownie broni, ależ forma Polaka. No i koniec tego spotkania, Majecki bohaterem wybronił wiele sytuacji, a Polska wygrywa 1-0, dwie piłki złapane, 3 sparowane, ocena meczowa 7,1. Jak debiutować w reprezentacji? To właśnie w takim stylu. Bronił Majecki kapitalnie. No i nie ma się o co przyczepić. Tutaj widzimy Góralski piłkarzem tego spotkania. Gol naszego defensywnego pomocnika. 5 interwencji Majeckiego, 7 Lopeza. Bramkarze naprawdę mieli co robić. I przechodzimy dalej. Nie ma co pokazywać jakichkolwiek tabelek, no bo wiadomo, że było to spotkanie towarzyskie. Ale najważniejsze jest to, że dostaliśmy szansę od selekcjonera i myślę, że w pełni ją wykorzystaliśmy. Wracamy do ligowej rzeczywistości i gramy spotkanie z Pogonią. Dobrze panuje Kante nad tą piłką, zagrywa na skrzydło. Luquinhas, czy zabawi się z obrońcą? Zobaczmy. Brazylijczyk z lewej nogi na pole karne, strzał głową Gwili i 1-0. Ależ cudownie Gruzin to sfinalizował. I tym razem rzut rożny dla Pogoni. Drygas wznawia grę, długo się zastanawia, wreszcie dośrodkowuje Majecki niepewnie, ale ratuje go Remi. Jeszcze nie koniec zagrożenia, Kowalczyk, Buksa. Zagrywa tutaj do Frączczaka, Adam Frączczak dośrodkowuje. Dobrze to przecinamy, no i na całe szczęście jesteśmy w posiadaniu piłki. Dobrze zgarnia to Bartkowski, zagranie do środka, Kożul. Jest jeszcze tutaj Drygas na pole karne, zagrał Buksa. Przegrywa pojedynek z Majeckim. No i tutaj nasz bramkarz na spokojnie wznawia grę. Kafu zastanowił się. Widzimy tutaj ładnie Weszowicz. Weszowicz bawi się. Luquinhas, Weszowicz. Jeszcze zagranie do środka. Kafu, Luquinhas. Jest Kante, wycofanie. Kafu. Dobrze klepiemy tą piłkę. Kante w polu karnym i jest 2-0. Miejmy nadzieję, że to będzie decydujący moment tego spotkania. Dąbrowski, Kożul. Ładnie się przedarł, jeszcze Buksa odegrał i tutaj fatalny błąd Majeckiego, tak nie można bronić. To jest kuriozalne trafienie, które nie powinno wpaść. Jeszcze Pogoń walczy o wyrównanie, Drygas wznawia grę. Dośrodkowanie mocne, Majecki niepewnie, ale ostatecznie łapie tą piłkę i to jest najistotniejsze. No i koniec tego spotkania, zwycięstwo 2-1, przy tej bramce nie oszukujmy się, nie popisaliśmy się, była to fatalna interwencja, tak nie można bronić. Nie wiem, czy chciałem tak interweniować, no ale widać, gra zdecydowała, że właśnie tak powinienem, bo tam chciałem obronić rękami ten strzał, a wyszło, że musiałem bronić nogą. Nie zawsze gra dobrze odczyta nasze intencje, no ale tak już bywa. Przechodzimy dalej. No i po spotkaniu z Pogonią jesteśmy liderem tabeli. Oczywiście w miarę komfortowa sytuacja, ale by być liderem cały czas musimy wygrywać kolejne spotkania. Naszym najbliższym rywalem jest Korona Kielce, rywal, z którym musimy sobie poradzić, jeśli mamy jakiekolwiek ambicje w lidze. Bez przedłużania zaczynamy trzecie spotkanie. Świetne panowanie nad piłką Luquinhasa. Co wymyśli w tej sytuacji nasz skrzydłowy? Podaje do środka Kafu. Po ziemi Gwilia. On jest niezawodny naprawdę. Co ma w polu karnym, to kończy się golem. Korona walczy o wyrównanie. Miletić, Żurkowski, Arveladze. Miletić, Arveladze. Jeszcze Gnjatić. Ale efektownie Majecki to łapie. No i tak powinno być zawsze. Znów niestety Korona w natarciu. Gnjatić, Miletić. Zagranie na pole karne. Roman do pustej. No i Arveladze wyrównuje. Tutaj ciężko winić bramkarza. Fatalna postawa obrony. Żyro bawi się na skrzydle były gracz Legii Warszawa. Łatwo się urwał naszym obrońcom centra. Majecki ryzykownie, ale opłaciło się ryzykować, bo świetnie wypiąstkował tą piłkę. 71 minuta. André Martins. Jeszcze Novikovas na pole karne. Kante, ale Sokół wygrywa z łatwością z nim pojedynek. 79 minuta, znów Legia w natarciu, Novikovas, niezgoda w roli skrzydłowego, wycofuje tą piłkę, Obradowicz, do środka André Martins, Novikovas, dośrodkowanie Kante i jest bramka. On w tym sezonie nie zawodzi i to nas cieszy. No i koniec tego spotkania, zwycięstwo 2-1, nie oszukujmy się, jak chcesz walczyć o cokolwiek w Polsce, to dwa zwycięstwa z Koroną Kielce musisz mieć wpisane. Tutaj widzimy gol m.in. Arveladze. No do pustej bramki nie miał prawa się pomylić. Tam nawet ładnie raz Majecki interweniował. Przy bramce bez większych szans. No, podanie na pustą bramkę. Tutaj jest bramkarz tylko obserwatorem. Dwie interwencje naszego bramkarza. Dwie Sokoła. No i spoko. Przechodzimy dalej. Trzecie spotkanie za nami. Pozycja lidera utrzymana. 6 punktów przewagi nad Lechem Gdańsk. I 9 nad Lechem Poznań, więc nad trzecią drużyną w miarę komfortowa przewaga. Nad drugą już bym powiedział tak średnio, więc cały czas musimy wygrywać, żeby minimum te 6 punktów było. Zaczynamy czwarte spotkanie. Dobrze, Luquinhas kontroluje tą piłkę, zagrywa do bocznego obrońcy Weszowicz. Czy dośrodkuje na pole karne? Tak jest. Gwilia! No, wreszcie coś zmarnował. Widać, jest tylko człowiekiem. Dobrze, tutaj kontroluje Exposito. Jeszcze Mączyński, Exposito. Szuka miejsca do oddania strzału, musiał podać Żywulić, jeszcze Pich uderza. No ale Majecki z łatwością to obronił. Dankowski, co wymyśli, podaje do Gąski, Dankowski, jeszcze Żywulić, Exposito, Łyszczarz! Ale uderzenie w okolice rąk Majeckiego i nie miał prawa popełnić błędu. Cholewiak, dobre zagranie, tam gracz Śląska faulowany, ale sędzia chyba zastosował przywilej korzyści. Żywulić na skraju pola karnego, zagrywa do Gąski, Gąska... Jeszcze Exposito broni Majecki. Dobitka Łyszczarza i niestety bramka na 1-0 dla Śląska Wrocław. Rewelacyjna finalizacja w polu karnym. Walczymy o wyrównanie. Weszowicz. Dobrze, tutaj Luquinhas, jeszcze Gwilia. Kante bawi się z obrońcami, ależ pięknie odegrał Gwilia. I to musi być, tak jest. 1-1. Kafu, efektowny szczupak. No i mamy wyrównanie. Śląsk się nie poddaje, naprawdę złapali wiatr w żagle. Exposito, Cholewiak, Exposito. Jeszcze nie koniec tej akcji, Radecki, Płacheta, uderzenie tutaj Żywulicia i mamy rzut karny. Co Jędrzejczyk zrobił? To jest piłkarski kryminał. Exposito podchodzi do rzutu karnego i uderza nie do obrony. Co to było? Ja w życiu nie widziałem tak wykonanego rzutu karnego, jeśli chodzi o FIFA. Taka idealna podcinka, bramkarz dobrze wybrał róg. No ale byliśmy bez jakichkolwiek szans na interwencję. To był po prostu strzał perfekcyjny. Jeszcze z takim karnym w karierze bramkarzem się nie spotkałem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Po prostu perfekcja. No i koniec tego spotkania. Niestety przegrywamy. Głupi faul Jędrzejczyka o tym zadecydował. No przy tej pierwszej bramce, no bez większych szans Majecki, bo zanim się podniósł, no to już strzał był oddany i w momencie, gdy już piłka leciała, Majecki dopiero się podnosił. Nie dało się tego zrobić szybciej. Przy rzucie karnym nie dało się tego wyjąć. To była taka perfidna podcinka, która spadała idealnie. Rzuciłem się niby w dobrą stronę, ale miałem pusty przelot. Nigdy chyba nie widziałem, że bot przeciwko mnie wykonał tak rzut karny. No ale jak widać, cały czas ta gra mnie może czymś zaskakiwać. No i to jest w sumie pozytywne. No i dobra, przegraliśmy, ale musimy się otrząsnąć i walczyć dalej. Przechodzimy dalej. Czwarte spotkanie za nami. 3 punkty przewagi, no to już wygląda wręcz tragicznie. Jedno potknięcie i stracimy pozycję lidera, ale to, co zrobił Exposito przy rzucie karnym, nie wiem, czy wykonaliście kiedyś tak rzut karny jak ten piłkarz, możecie mi napisać, bo to jest dla mnie naprawdę interesujące, bo rzadko widzę, żeby ktokolwiek tak strzelał karnego. No i dobra, zaczynamy ostatnie spotkanie. Dobrze, Ricardinho na skrzydle, jeszcze podał Ambrosiewicz, dośrodkowanie jest Merebaszwili, ale Majecki to odbija. Chociaż taki strzał to powinien złapać, ale z łapaniem w tej fifie bramkarze mają problemy. Weszowicz, jest jeszcze tutaj André Martins, Kafu na pole karne Kante i tylko słupek. To powinno być 1-0. I jeszcze okazja do kontry dla Wisły Płock. Merebaszwili, Gruzin dobrze podał do środka. Jest tutaj zawada. Merebaszwili, kapitalne podanie, ale na szczęście to jest Furman, który jest naszym 12. zawodnikiem. No i robi to, co w jego mocy, no żeby Legia nie przegrała tego spotkania. Dobrze, Ricardinho skrzydłem, pędzi, czy ktoś go dogoni? No są na to marne szanse, ewidentnie dośrodkowanie, zawada, broni Majecki, ale do bitki już nie był w stanie. Flipper w polu karnym, najdroższa gra, flipper jaką w życiu kupiłem, FIFA 20, no ale trzeba się po tym podnieść i walczyć dalej, przegrywamy, ale jest jeszcze sporo czasu, by odrobić straty. Luquinhas, zagrań do Gwili, jeszcze Luquinhas, piłka na lewej nodze, kapitalne podanie, Kante i André Martins. Wynik to 1-1, wracamy do gry, wszystko zaczyna się od nowa. Przejęliśmy inicjatywę, Martinsz, Gwilia, Martinsz, podanie do Gwili, wybiega Kante, otrzymuje idealnie w tempo podanie, 2-1, bramkarz pokonany i Legia ma swój wynik. Znawiam od autu, Novikovas, wycofanie piłki, kto ją przejmie, na spokojnie tutaj Luis Rocha, Novikovas, jeszcze tutaj André Martins dojrzał Rocze, ten po ziemi. Novikovas, Litwin dośrodkowuje i jest wynik 3-1, Gwilia nie zawodzi w tym sezonie, a to spotkanie kończy się naszym zwycięstwem 3-1. No i cieszymy się z tego, 3 piłki sparowane, 1 bramka stracona, ocena meczowa 6,4. No trochę pechowo ta bramka stracona, bo obroniliśmy strzał z 2 metrów, no ale był taki flipper tam, że nie byłem w stanie już nic więcej zrobić, piłka odbiła się tak perfidnie, że zawada musiał tylko dołożyć nogę do pustej bramki. Coś bramkarze naprawdę mają problem w tej fifie z łapaniem takich piłek, a wielka szkoda, bo to by się przydało poprawić. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po ostatnim spotkaniu w tym materiale. Pozycja lidera utrzymana. Lechia ma jeszcze zaległe spotkanie, więc nasza przewaga może niestety stopnieć znowu do tych 3 punktów, co by nie było dobre. No ale może te 6 utrzymamy, może Lechia się potknie. Trzeba w to wierzyć. W następnym materiale czeka nas spotkanie z Zagłębiem Lubin i okienko transferowe. Wiadomo, do świąt jeszcze trochę czasu pozostało, ale może dostanę taki wcześniejszy prezent świąteczny w postaci choćby jednej oferty transferowej. W tej karierze jest promyk nadziei, bo na samym początku dostaliśmy ofertę od Huddersfield, więc może i w następnym materiale chociaż jedna oferta się pojawi, bo chętnie zamieniłbym polską ekstraklasę na jakąś mocniejszą ligę, no bo czasem słabszą ciężko znaleźć, a trzeba się rozwijać, być ambitnym i bawić się w grze tak naprawdę w mocniejszych klubach czy choćby ligach. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się.